Witajcie, przyjaciele! Mam do was pytanie. Co stanie się z wami po śmierci? Gdzie traficie po śmierci? Do nieba czy do piekła? Od razu chcę ci powiedzieć, że czyśćca nie ma, bo to kłamstwo i bujda. Gdzie pójdziesz? Do nieba czy do piekła? Niektórzy pewnie powiedzą do nieba, bo dobrze czyniłem. Ale chcę ci powiedzieć, że to nie jest zależne od dobrych uczynków. To nie jest zależne od tego, ile dobrze zrobisz. Nie ma żadnej wagi, która pokazuje dobre uczynki i złe. Chcę ci powiedzieć, że zbawienie jest za darmo. Za darmo. Dlaczego za darmo? Bo ktoś już za to zapłacił. Wiecie co? 2000 lat temu chodził po ziemi Jezus Chrystus, realnie fizyczna osoba. Przeżył 33,5 roku na ziemi bez żadnego grzechu. Nie zgrzeszył ani razu. I został skazany na śmierć na krzyżu. Został przybity do krzyża. Dlaczego? Przecież żył bez grzechu. Został przybity do krzyża dla ciebie. On zabrał wszystkie twoje grzechy. Wszystkie twoje choroby i niemoce. Możesz być teraz od tego wolny. Nie musisz cierpieć. Nie musisz mieć schizofrenii. Nie musisz mieć raka. Nie musisz mieć nawet głupiego upierzu. Bo wszystko to poniósł na krzyżu Jezus Chrystus. Moje pytanie jest tylko takie. Czy ty to dziś przyjmujesz? Czy jesteś ignorantem? Czy ignorujesz prawdę, którą mam dla ciebie? Jestem głosem z nieba. Stoję tutaj, w tym miejscu. Sprawuję poselstwo. Boże poselstwo i mówię do ciebie dzisiaj. Przyjacielu, przyjaciele, że jeśli nie narodzicie się z ducha, nie traficie do Królestwa Bożego, nie traficie, nie użycie Boga, pójdziecie do piekła i tylko dlatego, że nie pojednaliście się ze świętym Bogiem, ze świętym Bogiem. Kochani, stoję tutaj i mówię to do was, bo was kocham. Ja jeszcze 3 lata temu nie znałam Boga. Żyłam w strasznym odrzuceniu, w lękach, strasznie bałam się śmierci. Kochani, kiedy w mediach była kolejna informacja o kolejnej dacie końca świata, ja drżałam, ja się bałam. Ja oszukiwałam, że mnie to nie rusza, ale ja naprawdę bałam się, bo ja wiedziałam, gdzie mogę iść. Nie wiedziałam, co będzie ze mną, a teraz jestem wolnym człowiekiem. Jestem dziewczyną z nieba, jestem córką króla i wiem, co będzie ze mną po śmierci. Wiem, że idę do nieba, wiem, że będę wiecznie z Bogiem. Kochani, czy wy chcecie to? Czy wy chcecie iść do nieba? Nie musicie czekać na szczęśliwe życie w niebie, możecie już tu mieć niebo. Bóg dla was tego chce, tylko musicie go przyjąć. Przyjmij dzisiaj Boga. Zobacz, jakie dobre rzeczy ma dla ciebie. Zobacz, jaki dobry jest Bóg. Wypróbuj go. Wypróbuj go. Wypróbuj nas. Słowo Boże mówi, że ten, kto wierzy, jeśli ktoś wierzy, a ktoś jest chory, położy na niego ręce, a on zostanie uzdrowiony. Kochani, jeśli jesteście w chorobach, niemocach, przyjdźcie do nas. Położymy na was swoje święte ręce i zostaniecie uzdrowieni. Zostacie uzdrowieni. Spadnie moc z nieba na was. Zostaniecie odrodzeni ze świętego ducha. To jest tylko wasza decyzja. Czy decydujesz się na życie w wolności? Czy dalej chcesz chodzić z tym frajerem diabłem pod rękę? Czy dalej chcesz chodzić w kompromisach i religiach? To jest twoja decyzja. To jest twoja decyzja. Nie obchodzi mnie, czy masz różaniec na szyi. Czy klęczysz godzinami w kościele? Słuchaj, dla Boga to nic nie znaczy. Ważne, czy masz z Nim relacje. Ważne, czy Go znasz. Twarzą w twarz, serce w serce. Zastanów się nad tym.